Szanowni Państwo, w Polsce przy tak zwanej aferze leżakowej mamy do czynienia z zamętem. A tak naprawdę to mamy do czynienia z jazgotem obecnego pana ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Jak słyszę, że należy takie przypadki wypalać zielonym, gorącym żelazem, to należy się zastanowić, czy to jest walka z jakimiś czarownicami, z jakimś czymś niewidzialnym, abstrakcją, czy rzeczywistym problemem. A rzeczywisty problem polega na normalnych rozwiązaniach, które są przypisane w tym wypadku ministrowi konstytucyjnemu, czyli rozwiązania ustawowe, bo tam jest problem. Bo tutaj wszystko tkwi i wykonywać to, do czego, na co się jest powołany. I wcześniej wskazywałem, w jaki sposób należy tą sytuację unormować z punktu widzenia prawnego, ale bardzo, bardzo króciutko tylko tutaj przypomnę i nadmienię. Po pierwsze, Państwowa Inspekcja Weterynaryjna jest ubezwłasnowolniona przez ustawodawcę, a jednocześnie także przez rządzących. Po prostu brak środków, brak kompetencji, brak rozwiązań ustawowych, które by pozwoliły zająć się tym tematem. I na czym polega cała ta luka? To, że rolnicy hodują zwierzęta i zwierzęta będą w gospodarstwach tak zwanymi zwierzętami urazowymi i będą zwierzętami, które zachorują, co nie oznacza, że zwierzę, które zachoruje, nie ma dobrej tuszy do spożycia. Jest to pełnowartościowe mięso. I tutaj trzeba wykonać te zadania, o których wcześniej mówiłem z punktu widzenia pana ministra, czyli szybko. Wprowadzenie ustawy o tak zwanym uboju sanitarnym i następna kwestia, doprowadzenie do tego, żeby lekarze Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej faktycznie badali w zakładach to mięso, a nie jakieś dziwne praktyki, tak zwany wyznaczony lekarz urzędowy. Nie chcę jak gdyby się tutaj nad tym rozwodzić. Nagle się okazało, że w tym wypadku obudziła się władza, ponieważ to jak gdyby się stało dzisiaj, dnia dzisiejszego. Nie, szanowni państwo, zwierzęta są spokojne, jak widzimy, podchodzą, także nie ma problemu. One żyją w symbiozie z gospodarzem, jak Pan Bóg przykazał. I proszę państwa, rok temu, 5, 10 lat temu była ta sama sytuacja, bo prawo jest to samo. Czyli rolnik, który hoduje te zwierzęta, jak gdyby mu coś się stało, na przykład w dniu dzisiejszym, a dzień dzisiejszy to jest sobota, w sobotę, gdzie Państwowa Inspekcja Weterynaryjna i w niedzielę, i w każde święta, jako funkcjonariusze publiczni, po prostu nie pracuje. Nawet gdybyśmy stworzyli ten system, ale przy niezrozumieniu, co to jest bezpieczeństwo żywnościowe, jak należy przygotować ustawowo dzisiaj do wypełniania tej najważniejszej funkcji, jeśli się jest państwem poważnym, no to gdy mi dzisiaj w sobotę zachoruje na przykład któryś z tych byków, złamał nogę, mięso przecież pełnowartościowe, on cierpi. I co ja dzisiaj mam zrobić, panie ministrze? Panie ministrze, pan nic nie przygotowałeś. Pan nie ma zielonego pojęcia o tym, co się dzieje w infrastrukturze rolnej. W całym rolnictwie. Wy opowiadacie. Pan Ardanowski opowiada, że jest zawodu rolnikiem i tak dalej. Nie wiem. No widać, jak zarządza. Nas poprzednik jego, geodeta, ale chwalił się, że krowy potrafi doić. Nie o to chodzi. Szanowni państwo, politycy muszą być odpowiedzialni. I tutaj to ewidentny jest brak odpowiedzialności. W związku z tym musimy zbudować ten system, o którym mówię, że jeżeli dzisiaj, w sobotę, coś temu zwierzęciu się stanie, to ja mam pod telefonem inspektora i on pracuje po prostu, on jest. Inspektora Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, funkcjonariusza publicznego, który tutaj przyjedzie. Przechodzimy poza kadr. Który tutaj przyjedzie. Tutaj na to gospodarstwo, który dokona oceny i w tym wypadku w ramach uboju sanitarnego można te zwierzę ubić i tuszę zagospodarować. Pan minister oczywiście nie ma zielonego pojęcia, że to tyle lat kwitło. Oni nagle to zrozumieli. Ale pan minister także i niestety chyba znakomita większość nas nie ma pojęcia, że ja od urodzenia tego cielęcia do 6 miesiąca mogę tu na tym gospodarstwie, oczywiście w odpowiednich warunkach, mogę sobie to zwierzę zabić. Na tak zwany, na potrzeby własne, ubój gospodarczy.
Mogę je zabić, oczywiście to powinien być wykwalifikowany z uprawnieniami rzeźnik, który to potrafi, te odpady do utylizacji poubojowe i temat jest skończony. Skoro mogę do 6 miesiąca, to ja zadam pytanie, a dlaczego ja nie mogę w 8 miesiącu, w 10 i 12? Ludzie kochani, gdzie my żyjemy? Przecież to jest piękny interes, nie trzeba żadnej patologii, nie trzeba handlarzy. Wystarczy tylko odpowiednie prawodawstwo. Ten państwowy inspektor weterynarii dokona nadzoru, odpowiedni człowiek, który tutaj, rzeźnik prawdopodobnie z okolicznych gmin by się wywodził, świetnie, ma etat, ma pracę, w normalnych warunkach dokona tego uboju, a ja w ramach tej sprzedaży detalicznej, która dopiero teraz weszła, mam prawo na własne potrzeby, sąsiadowie, etc., etc., w nieurągających warunkach po prostu odsprzedać. I nie mamy tego kłopotu. Zacznijmy sobie ufać i zacznijmy budować autentyczne państwo. Ale państwo, to co powiedziałem, żeby wykonać, wymaga także środków. Nie na propagandę. Miliard czy miliard 200 na TVP3 i całą tą telewizję reżimową. Bo chcecie wydawać sobie pieniądze, żeby wodę z mózgu ludziom robić. Waszą propagandę. Jak to rozdajecie pięknie pieniądze. Każda złotówka liczy się, żeby szła w gospodarkę. I drugi poważny temat, który z tego wynika. Co to się stało tak nagle, że Polacy, polscy rolnicy stali się potentatem hodowli wołowiny? Proszę Państwa, uczynili to sami. Nikt nam w tym momencie nie pomógł. Tak jak polscy przewoźnicy stali się jednymi dysponującymi najpotężniejszą flotą w Europie. Jednymi z lepszego interesu w tym wyprzedzili praktycznie wszystkich, jeden z lepszych interesów w Europie przewozów transportowych. I co się stało? I nagle ktoś popatrzył, że Polacy na to nie mają miejsca. Z wołowiną dzieją się podobne rzeczy. Proszę Państwa, my produkujemy tej wołowiny powiedzmy w granicach 0,6 miliona ton. Powiedzmy taka Francja, 1,5 miliona ton, no nie 3-4 razy tyle, Niemcy znacznie więcej, Hiszpanie bardzo dużo, Włosi i tak dalej, i tak dalej. Ale oni zużywają sporo na tak zwaną konsumpcję wewnętrzną. Natomiast Polska przy swojej produkcji prawie 400 tysięcy ton eksportuje, 80%. To jest eksport. Czy Państwo sobie wyobrażają? Staliśmy się liderem eksportowym pod względem struktury. Wewnętrzne spożycie, zobaczcie, tylko 20%. A to jest potężna ilość. Potężny produkt, który gdzieś w granicach 1,5 miliarda złotych. Taki mamy dzisiaj z eksportu przychód. W związku z tym, Szanowni Państwo, staliśmy się poważnym partnerem na rynku. I tak jak na przykład Duńczycy. Szanują własną produkcję rolną, nie opowiadają o elektrycznych samochodach, o kosmosie, nie wiadomo czym, co jest poza ich zasięgiem. Przemysł produkcji trzody, przemysł mięsny stał się przemysłem narodowym w Danii. Tam się nikt nie wstydzi rolnictwa. We Francji przemysł wołowiny jest przemysłem narodowym. W Hiszpanii te przemysły to są przemysły narodowe. W Polsce to żeśmy sami wykonali jako hodowcy, bo przestaliśmy sprzedawać cielaki. Szanowni Państwo, jeszcze 10 lat temu, 12 lat temu tysiące sztuk, miliony sztuk z Polski cieląt szły do Włoch, Hiszpanii, etc. po całej Europie, a myśmy od pewnego momentu zaczęli, ponieważ wiele gospodarstw mleczarskich upadło z tak zwanych krów mlecznych, ponieważ tutaj też była kiedyś trzoda. To Państwo zlikwidowało trzodę, więc chcąc utrzymać produkcję zwierzęcą, chcąc być autentycznym, poważnym rolnikiem. Dzisiaj jest tu wołowina, stoją byki. W granicach 80 sztuk rocznie i ołówki hodowlane. W związku z tym ta struktura się zmieniła. Cielęta zaczęły być w Polsce opasane. I tu jest cała ta zagadka, o której no niestety ani nie rozumie, ani nie ma wiedzy nasi decydenci, nasi politycy, nasze ministerstwo. I Szanowni Państwo, dzisiaj trzeba bronić właśnie tego przemysłu. Te byki, które tu widzicie, ze względu na to, jak są żywione tradycyjnymi paszami, tu nic GMO, nic jakichś hormonów, niczego nie ma. Najczystsza, piękna, krystaliczna wołowina.
która jest rarytasem w całym świecie. Może pod względem tak zwanej genetyki ustępujemy, bo mamy taką materiał liściowy, jaki mamy. Natomiast pod względem walorów kulinarnych, smakowych, jest to rarytas świata. I ja dzisiaj za tego byka, te akurat to są Simmental, fantastyczna rasa, czysta. Szanowni Państwo, ja dzisiaj za tego byka, w stosunku do moich kolegów, konkurentów z Francji, Włoch i tak dalej, Hiszpanii, mam co najmniej o 25% niższą cenę dziś tu na starcie. Jeszcze przyjedzie mi jakiś handlarz, owali na wadze, a jeśli sprzedam półbojowo, owali w tych zakładach, bo tu nie ma żadnych inspekcji, bo w tym państwie nikt nad niczym nie panuje. I to państwo jest w totalnym rozkładzie. Ja mam co najmniej 2-3 tysiące mniej na, dzisiaj na tej sztuce niż mój kolega z Niemiec, Francji, szczególnie, bo tam jest wyższa cena, Francji, Włoch, Hiszpanii. Jak ja mam konkurować? Czy jest ponownie ten stary polski styl z szabelką na czołgi? Bo to jest takie warunki konkurencji? Dzisiaj pan minister, zamiast jazgotać, winien, przecież negocjują. Politycy nie są od tego, żeby opowiadać o nierównych dopłatach i ciągle wychodzić z tym samym postulatem. My wam, jedna i druga ekipa, my wam zwiększymy dopłaty. Nikt nie zwiększy, już ich nie zwiększy. I obsadzać tylko stołki? Politycy są od tego, szczególnie teraz jest okres negocjacyjny. Jak to jest, że ja dzisiaj jestem w ten sposób produkcji wołowiny traktowany? Na starcie przy tej cenie mam, tak jak powiedziałem, 2-3 tysiące złotych mniej. Dlaczego? Dlatego, bo w Polsce w trzech kierunkach, Włoch, Hiszpanii, Francji i Niemiec, tak naprawdę w czterech, wywiązały się firmy monopolistyczne, które nas po prostu kroją. Ja nazwę to mafią w wołowinie, która nas kroi na tej cenie i tam sprzedaje, natomiast to, co trafia do Włoch czy Hiszpanii, nie jest docelowym rynkiem tam. Jest reeksportem, między innymi na kraje arabskie. I szanowni państwo, do tego ja jestem na starcie 2-3 tysiące, mam niższą kwotę, ale coś, co jeszcze jest innego. Na przykładzie francuskim. Francuski mój kolega, rolnik, za to same bydło, za tego samego byka, ma jeszcze, jeśli pochodzi od krowy mamki, a tam jest 3 700 000. 3 miliony 700 mamek. Tak zwanych krów, które rodzą te byki, ma dopłatę 200 euro. Następne ma 200 premii obojowej. Następnie właśnie, że to jest samiec. Czyli 500 euro. Zależnie, to zależnie od państwa. Generalnie tak, Hiszpanie mają 300-400 euro. 500 euro do tej sztuki, czyli dodatkowe 2000. Jeszcze raz. Jak w tak nierównych warunkach konkurencji, przy takiej dyskryminacji ekonomicznej, mamy dalej konkurować, krojeni przez wszystkich, także przez to państwo w pierwszej kolejności i przez polityków, którzy nie mają mózgów, a jedynym im celem jest lej i wyłącznie partyjniactwo. I jak gdyby to ostatnie, najważniejsze zagrożenie, które dzisiaj nam naprawdę grozi. Jak wszyscy wiemy, ostatnio tak strasznie zbliżyliśmy się do naszego sojusznika z Atlantyku, do Stanów Zjednoczonych. Ale co się dzieje? Jest taka historia. Państwo to, kto zechce, dokładnie sobie doczytacie. To jest potężny producent wołowiny w całym świecie. 12 milionów ton. Jeden z największych w całym świecie. I cóż ci Amerykanie? Od roku 1988, zobaczcie, 30 lat. Chcą do Europy tą swoją wołowinę z hormonami, żeby szybciej to rosło. Zresztą jak widzimy, jak Amerykanie wyglądają, to się nie dziwmy, że i takie byki są u nich, no nie? Chcą tą powolną śmierć, to nazywam. Chcą tutaj na rynek europejski wepchać. I są już dzisiaj na dobrej drodze. Na dobrej drodze. Pan Trump jest dobrym handlowcem. Przestraszył już Komisję Europejską, przestraszył Europę, szczególnie Niemców, że w ramach reperkusji, może troszeczkę, jeśli wołowina nie wejdzie, a to obiecą swoim rolnikom, farmerom amerykańskim, jeśli wołowina nie wejdzie na rynek europejski, to będzie problem z przemysłem motoryzacyjnym. Niemcy sobie na to nie mogą pozwolić. W związku z tym, prawdopodobnie CETA, przypominam, Kanada, 50 tysięcy kontyngent na Unię Europejską. W związku z tym,
w najbliższym czasie należy się spodziewać, że w ramach tych negocjacji strona amerykańska wyjdzie tutaj ze swoją wołowiną. Kanadyjczycy wchodzą ze swoją wołowiną. Argentyna, spory kontyngent niedawno, także weszła swoją wołowiną. Zadam Państwu pytanie. Jak Państwo sądzicie, czyją wołowinę na rynku europejskim wyprze wołowina amerykańska i te pozostałe i wypiera? Tak, najsłabszego ogniwa. Państwa, w którym się nie broni własnego przemysłu, własnego interesu, własnej gospodarki i własnych rolników, to będzie wołowina polska. Wyprze z tego rynku. Następna kwestia. Organizujemy teraz, no niby to wielka polityka. Jak ja to słyszę? Człowieku, od tej wielkiej polityki, od tego, co się dzieje w kosmosie, zależy też twoje życie. Wielka polityka, jakaś konferencja, nikomu niepotrzebna. Amerykanie sobie tutaj w Warszawie zainstalowali. Co to oznacza z punktu widzenia wołowiny? To oznacza, że jeśli się wkurzą kraje arabskie, a się wkurzą, to są to państwa honorowe. Oni sobie nie pozwolą. W związku z tym, bo to w ramach reeksportu idzie Polska, bezpośrednio by niewiele, bo my za malutcy jesteśmy. A w ambasadach i w konsulatach w Polsce nie ma takich urzędników, którzy by pomagali sprzedawać polskim firmom bezpośrednio. W związku z tym mafia opanowała, a tam siedzą rozlezłe coś tam i tak dalej. I tylko kasują pieniądze nasze publiczne. W związku z tym dzisiaj prawdopodobnie państwa arabskie, powtarzam, jako honorowe, także zablokują. Zablokują możliwości sprzedaży naszej wołowiny. Powstaje więc zasadnicze pytanie. Co robi w Polsce władza? Dlaczego nas naraża dzisiaj na tego typu straty, nas wszystkich Polaków? To rolnicy oczywiście staną się tym hitem polskim eksportowym. Jeśli my przestaniemy hodować, to będzie hit polski eksportowy. Biały niewolnik w Europie, do wszystkich prac, biały sługu z Polski. To żeście zrobili, szanowna dzisiaj władzo. Tego typu polityka, też dam retrospekcję historyczną, coraz bardziej mi przypomina rok 1226, niby daleko, ale całkiem blisko. Niejaki Konrad Mazowiecki, książę, nie móc sobie tam z pewnymi rzeczami, sprowadził tak zwanych krzyżaków do Polski. Jak się skończyło, wszyscy wiemy. Sprowadzenie Jankesów do Polski dzisiaj w podobny sposób się kończy. Czy my nie dość mamy problemów z naszymi sąsiadami na wschodzie, czy nie dość z naszymi możnymi sąsiadami na zachodzie, gdzie zielonego pojęcia nie mamy, gdzie nie mamy żadnej polityki w stosunku do tych sąsiadów, to jeszcze sobie sprowadzamy kolejny problem. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że jeśli przyjdzie taki sygnał, że jeśli się zdecydujemy i powinniśmy wyrazić nasz sprzeciw na ulicy Pięknej, gdzie mieści się ambasada państwa, które chce tu jączyć, które chce niszczyć naszą gospodarkę, to razem wspólnie, jako godni Polacy, dbający o własną gospodarkę, własną godność, spotkamy się.